Od 12 do 14 maja 2023 w Poznaniu odbyła się 30. Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jest to święto hodowców ras hodowlanych. Można tu było zobaczyć krowy, konie, owce, kury, gęsi, króliki, a nawet szynszyle. Wystawa organizowana była w budynkach Międzynarodowych Targów Poznańskich, bo tylko chyba tam można było pomieścić 1500 zwierząt kilkunastu gatunków w kilkudziesięciu rasach. Zaczynamy od pokazu koni. Jest w hodowli i własności ośrodka hodowli zawodowej w Kamieńcu Ząbkowieckim. Romans jest bardzo dobrym przedstawicielem, pobiera stary typie konia śląskiego. Cechuje się bardzo dobrze, obszernym i wydajnym ruchem, trzech chodów i wyjątkową urodą. Jego ojciec Rejon to zwycięzca zakładu treningowego w roku 2009. I drodzy Państwo, najbardziej utytułowany ogier, Sonet, rasa śląska, 15-letni ogier Podaskin, w obrócie od Sorbony po Wojkocie, Ślązaków, to najbardziej utytułowany polski koń w historii Zaprzęgów. Został wyhodowany w stadzie ogierów Książ i jest własnością ośrodka hodowli zawodowej w Kamieńcu Ząbkowieckim. Sonet to połączenie matki rasy śląskiej z ojcem pełnej krwi angielskiej. Dało to wspaniały, nowy typ konia śląskiego o potężnej sile i ekspresji oraz wytrzymałości wraz z obszernością w trzech schodach i ogromną urodą. Konie rasy huculskiej. Do końca nie jest ustalone, jakie jest pochodzenie koni tej rasy. Według opinii wielu autorów są potomkami różnych typów koni tatarskich, polskich, orientalnych, tureckich, tarpanów, koni przewalskiego, a także koni noryckich. Rasa ta konsolidowała się w wieku XIX na terenie Karpat Wschodnich. Serwel, koń rasy Arden Polski po Elmarze, od Sylwy po Rekordzie, który był Ardenem Szwedzkim, ze stadniny koni w Kierwałdzie w województwie pomorskim od pana Andrzeja Derleckiego. Jego ojciec Elmar został wybrany wicechampionem międzynarodowego czempionatu koni ardeńskich Bolera w Szwecji. A przed nami kolejny wspaniały skarb naszej hodowli. Drodzy Państwo, Mila AA to czteroletnia klacz rasy małopolskiej wyhodowana, należąca do stadniny koni Trudnik. Ojcem prezentowanej klaczy jest małopolski ogier Lucier, który ma za sobą bogatą karierę sportową. Paloma, koń wielkopolski, czyli też tutaj mamy mieszankę ras polskich i to jest z kolei przedstawiciel, który po wojnie budował Polskę. Stadnina koni Racot. Obecnie Paloma jest też własnością tej stadniny. Cały czas Paloma jest po number one od pasji, która była po Harrison. Tutaj zdecydowanie jest więcej domieszki rasy angielskiej, czyli Volbluta. A przed nami Galapagos, czyli przedstawiciel rasy polski koń sportowy. To również jest mieszanka wielu ras, która miała na celu stworzyć rasę, która będzie najbardziej przydatna w sporcie, czyli w różnych konkurencjach jeździeckich. To jest ogier 8-letni. Po Janero, od Gardeni po So in Love. Ogier wyhodowany w stadninie koni w Dobrzynowie. Wystawca gospodarstwo rolno-hodowlane Żydowo koło Gniezna. I wracamy do koni o wielkim sercu, wielkim ciele, czyli Sedor. Polski koń zimnokrwisty. Konie, które potrafiły zastąpić wiele koni, jeśli chodzi o uciąg, z jaką lekkością, gracją poruszają się po ziemi, a właściwie można powiedzieć wprost, że nad ziemią. Zobaczcie, no czyż nie ma piękniejszego obrazka, pięknie przygotowane, jasno gniada maś.
To jest koń 6-letni, hodowcą i właścicielem jest stadnina koni Nowej Jankowice. A na ring już biega kolejna polska rasa, czyli polski kuc wierzchowy grupy D. Świetnie zapowiadający się młody ogier. Jego ojcem był Neverland WE, a matką Pudlinkę Anatewka. I ten ogier naprawdę zachwyca swoją urodą. Zobaczcie Państwo, on jest jak malowany, jak wyjęty z obrazka. Tym razem kuc walijski sekcji B. I można powiedzieć koń nieziemski, ale to za sprawą pięknej maści, czyli mówiąc do osób, które nie są związane z końmi, o kolorze Cremello. Ojciec to Rondos Gentleman, matka Snyder Shoes Goldie. Ogier o niezwykłej urodzie, prawidłowej budowie, w bardzo dobrym ruchu, o czym się Państwo za chwilę przekonacie. Teraz przed Państwem Romans, czyli już pokazywany w ręku koń rasy śląskiej. I pięknie przed Państwem kłaniają się Arkadiusz Szpojda i Aleksandra Dąbrowska. Przenosimy się do kolejnej hali, gdzie swoje stanowiska mają owce, drób i króliki. Przed nami kury nieśne. Kolejne stado kur nieśnych, tym razem Dominant Blue. Teraz oglądamy zielonuszkę kuropatwianą. Czubatka polska. Nowa rasa objęta ochroną zasobów genetycznych. Kolejne stado objęte programem ochrony zasobów genetycznych Polpar. Na wystawie uwagę dzieci przykuwały świeżo wyklute pisklęta. Stawka rodzicielska kur mięsnych. A przed nami kaczki w typie Pekin. Przechodzimy do gęsią zatorskich. Obok jest stawka gęsi kołuckich.
Wszystkie terasy i odmiany są hodowane w Polsce. Jednodniowe kaczęta Pekina. Stado przepiórek. Również na wystawie pojawiły się indyki. W osobnym pomieszczeniu były prezentowane szynszyle. A teraz czas na owce. Zdziwicie się, ile mamy różnych ras owiec hodowanych w Polsce. Przed nami są merynosy w starym typie. Kolejna rasa to Berrichon, jest to rasa mięsna. Owce kamienickie, jest to polska rasa zachowawcza. Tryki kamienieckie. Owce czarnogłówki. I już teraz wiecie, dlaczego nie wolno wkładać rąk do środka. Owce romanowskie. Polska owca górska. Polska owca górska odmiany barwnej. Cakiel podhalański. Polska owca Pogórza. Owca wielkopolska. Stawka owiec żelaźnieńskich. Obok jest wystawa królików, gdzie zwierzęta są oceniane. Dzisiaj jesteśmy na Narodowej Wystawie Zwierząt, która odbywa się w Poznaniu. Mamy tutaj rasy zachowawcze. Tak jak przed chwilą powiedziałem, jesteśmy na hali z rasami zachowawczymi. Praktycznie mamy tutaj wszystkie gatunki, poza trzodą chlewną. Przed nami królik popielniański. Pszczoła kraińska. Wie pani, to jest miód, to jest najświeższy, to tak jak spróbować świeżego mleka od krowy i porównać to z takim zespołem. Tak samo jest tak. Ile go do domu, nie? U nas zrzeszenie zrobili kiedyś taki eksperyment. Za chwilę, jak niektórzy się domyślają, będą zachowawcze rasy bydła. Dzień dobry, Majewska Anna, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy. Witam Państwa z 30. Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w roku 2023. I jesteśmy przy rasach zachowawczych bydła. Mamy 4 rasy zachowawcze bydła. Rasę polską czerwoną, białą grzbietą, polską czerwono-białą i polską czarno-białą. I zwierzęta były w dniu wczorajszym oceniane w 2 grupach. Dla rasy polskiej czarno-białej było 5 zwierząt w stawce i nagrodzona najlepsza krowa czempionem i w rasie mieszanej stawce ras pozostałych czempionat została krowa polska czerwona. A przed nami bydło białą grzbietę z charakterystycznym białym pasem na grzbiecie. Bydło polskie czerwone. Bydło polskie czerwono-białe. Na tej sali również znajdują się boksy z ptakami ras zachowawczych. Większość ras gęsi prezentuje ferma doświadczalna w dworzyskach. Są tu również kaczki, przed nami mini kaczka.
jeszcze raz w dwóch barwach Czubatka Polska. Obok są boksy z rasami koni i ras zachowawczych. Przed nami Ślązaki. Konie wielkopolskie. Konie małopolskie. Hucuły. Koniki polskie i klacz zimnokrwista w typie sztumskim ze źrebakiem. Zabrakło tylko koni sokulskich. A przed nami ciekawostka, mydło z mleka klaczy. Skąd pomysł na takie mydełka? Szczerze mówiąc, zastanawiałam się nad tym, jak wykorzystać to mydło. Wpadł mi pomysł na mydło kozie. Dzięki temu postanowiłam spróbować, czy wyjdzie nam kobyle mleko, mydło z mlekiem klaczy. Bo siedziałam w internecie, szukałam po stronach zagranicznych, okazało się, że w Niemczech jest dużo na temat mleka klaczy i produktów z mleka klaczy i w Austrii. I to dało mi motywację taką, żeby brnąć w to dalej. A skąd to mleko jest pozyskiwane? Pozyskiwane jest z moich klaczy, które hoduję. Jaka to rasa? Rasa koni polskich, koni zimnokrwistych w typie sztumskim i one są pod ochroną ze sobą genetycznym. I one mają źrebaka i źrebak jest odstawiany, czy jak to wygląda? Tak, mają źrebięta, źrebak jest odstawiany na kilka godzin w osobne miejsce i potem w momencie, kiedy zaprowadzam klacz do skromu, ona jest karmiona, sobie spokojnie je, ja pozyskuję mleko, później wypuszczam źrebaka do klaczy, do matki. Na sali, gdzie prezentowane są zwierzęta zasobów genetycznych, są również owce. Tutaj tylko pokażemy zwycięzców. A przed nami kozy sandomierskie z majątku Rutka. A ta cała czarna koza to jest rasa zachowawcza, koza kazimierzowska. Te białe kozy z długą okrywą włosową to kozy karpackie. Od tych małych przeżuwaczy przechodzimy do dużo większych zwierząt, do bydła ras mięsnych. Przed nami bydło limuzę. Te białe sztuki to charolaise. Ten gigant robi wrażenie. Na wystawie spotykam również hodowców, u których kręciłem już filmy, na przykład pana Bernarda Landoy z jego małżonką Beatą. Co roku są państwo tutaj w Poznaniu? Może jest dwa lata. No, co dwa lata właśnie. Przed nami bydło limuzę z ośrodka hodowli zarodowej Przyrzeczyn Zdrój. Miałem okazję nagrywać ich przygotowanie do wystawy, czyli naukę chodzenia. Przenosimy się teraz na arenę, gdzie trwa pokaz zwycięzców w bydle mięsnym.
tym roku wygrał Buchaj Limuzę. Wchodzi jako pierwszy na arenę z wieńcem na karku. Teraz wchodzi bydło belgijskie, biało-błękitne i ogromny Buchaj Charolaise. Hodowcy ustawiają się w rzędzie. Tutaj będzie prezentacja dla publiczności zwycięzców i pamiątkowe zdjęcia. Proszę Państwa, on waży 1600 kg. Nie dziwcie się, że mu ciężko chodzić. Bydło raz mięsny schodzi powoli ze sceny. Za chwilę przejdziemy do prezentacji zwycięzców raz zachowawczych. Nasze piękne owce raz rodzimy. One niestety nie wchodzą na ring tak grzecznie jak bydło mięsne. Także będziemy musieli chwilę cierpliwie poczekać. Zapraszamy też dwóch nagrodzonych hodowców bydła. Mamy w Polsce aż 87 ras objętych programami ochrony. Tutaj na wystawie mamy 26 reprezentantów tych ras. Hodowcy już są, a zatem zaczynamy wręczanie od hodowców bydła. W dniu wczorajszym przyznano dwa tytuły czempiona hodowcom bydła. Pierwszym nagrodzonym hodowcą jest pan Eugeniusz Reiter, który za krowę rasy polskiej czarno-białej, numer katalogowy 20, uzyskał 93 punkty i tytuł czempiona w grupie na grup polskich czarno-białych. Żyli beżowej dla pani Krystyny Oleszczuk. Stacja zasobów drobiu wodnego w Tworzyskach uzyskała czempiona zarówno za gęsi ras rodzimych, jak i za kaczki ras rodzimych. Także gratulujemy serdecznie. Dobrze. W Korzelowie należącego do Instytutu Zootechniki jest to czempion w grupie kur mięśniec za żółtą nóżkę kura batwianą. Rzep 33,99 punktów. I na koniec pamiątkowe zdjęcie. Największa grupa zdjęciowa na dzisiejszy. Proszę Państwa, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Odprowadzamy krowy, a na scenę wchodzą konie ras zachowawczych. Udało nam się w roku 2008 objąć kontrolą 2 tytuły, z których
Hodowli pana Mariusza Tomczaka, przydomki się nie mogą powtarzać. Tak jak już mówiłam, klacz jest maści skarobnia do srokatej. Klacz w sumie młoda, bo 2017 rok. Klacz już się zasłużyła, bo zdobyła trzecie miejsce na regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych w Silinku. Urodziła trzy źrebięta. Pięknej kary maści, która już do tej pory urodziła dwie kaczki i dwa ogierki. Ogier urodzony w 2017 roku po ojcu Arak, matka Ambrozja. Jest własnością pana Andrzeja Skiry. Ogier dopiero zaczyna swoją karierę. Na razie ma jednego źrebaka. Pokładamy jego Palermo. Czyli ogier Palermo Paru. Proszę zobaczyć, jest to też koń szlachetny, ale jednak inny w budowie niż polski. Też ogier młodziutki 2018, czyli rok młodszy od ogiera polskiego, którybyśmy oglądali. Ogier, który skończy polową próbę zaprzęgową jako wicechampion. I już, proszę Państwa, mamy ostatniego ogiera wielkopolskiego, również pięknej maści karej. Te konie jednomaścisty naprawdę doskonale się, proszę Państwa, prezentują. Proszę zobaczyć, konie w mocnej budowie, doskonale tutaj przygotowany nasz pokaz. Też drobne szczegóły, to zakończenie tej grzywy, gdzie możemy zobaczyć linię szyi, tutaj tej głowy, to wszystko, proszę Państwa, to nie jest, że jakiś wymysł, to czemuś służy, to jest po to, żeby właśnie tego konia móc jak najlepiej ocenić, żeby można było zobaczyć każdy ten detal i zobaczyć, co to reprezentuje i co ewentualnie będzie dalej przenosił na potomstwo. Tak jak mówiłam, to są jeszcze młode zwierzę, które dopiero wykażą się. Weszła krówka rasy polskiej czarno-białej, której program ochrony trwa od 2007 roku. No, zapraszamy. Krówka ta została we wczorajszej ocenie uznana za wicechampiona. Należy do hodowli pana Reitera Eugeniusza, który uczestniczy w programie od samego początku. Obecnie ma 26 krów i dochował się kilka buchajów, które poszły do stacji hodowli i oddały nasienie. Jego średnia wydajność w stadzie za poprzedni rok to prawie 4,5 tysiąca kilogramów mleka
dla ras. Wcześniej została objęta programem ochrony, bo już w 1999 roku krówka prezentowana to pastuszka, urodzona w 20 roku, obecnie jest w pierwszej laktacji. Pan Kajmut kupił stado w 2015 roku od hodowcy, który prowadził hodowlę bydła czerwonego przez ponad 20 lat i kontynuuje to. W tej chwili ma blisko 40 krów i również z jego stada pochodzą buchaje do stacji nasienia. Krówka to Azja 2. To jest najmłodsza sztuka wśród prezentowanych wszystkich zwierząt. Ma zaledwie 2 lata, jest po pierwszym wycieleniu należy do pani Pauliny Kotkowskiej, która jest chyba najmłodszym hodowcą objętym programem ochrony, co bardzo cieszy, że młodym się chce. Rasa białogrzbieta objęta została programem ochrony w 2004 roku. Jest rasą odtwarzaną. W 2003 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraziło zgodę na prowadzenie ksiąg hodowlanych. Dlatego bydła po wielu staraniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy na terenie właśnie Podlasia, Lubelszczyzny, jeszcze znaleźli kilkanaście dosłownie krów wyglądających, przypominających fenotypowo rasę białogrzbietą, którą w latach 60. XX wieku uznano za wymarłą. Jeszcze zaproszę do porównania hodowcę rasy polskiej czerwono, która została objęta w 2008 roku i za chwilę o niej powie koleżanka. Ja jeszcze dodam, że w tej chwili, w zeszłym roku, rasa polska czerwona liczyła blisko 2,5 tysiąca krów objętych programem ochrony. Rasa polska czarno-biała niestety to jest najmniej liczna w tym momencie. Największy stopień rezygnacji hodowców z tej rasy. W zeszłym roku było 1500 krów zakwalifikowanych. I rasa białogrzbieta, która najlepiej rozwija się w programie ochrony, to jest około 1000 sztuk zakwalifikowanych do programu ochrony i wpisanych do księgi. Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwono-białego. Prezentowane zwierzę rasy polskiej czerwono-białej pochodzi z gospodarstwa państwa Niedojadów. Gospodarstwa położonego w województwie małopolskim. Muszę tutaj też dodać, że program ochrony dla rasy polskiej czerwono-białej prowadzono od 2007 roku. Rozwija się również bardzo dobrze. Mamy wciąż nowych hodowców, nowe stada. W chwili obecnej populacja rasy polskiej czerwono-białej liczy około 3700 sztuk, z czego też utrzymywane są około 330 gospodarstwach, z czego 90%, czyli około 300 stad utrzymywanych jest w województwie małopolskim. Gdybyśmy żywili je w sposób bardziej intensywny, to ta wydajność na pewno by była dużo wyższa. To, co jeszcze warto powiedzieć o rasach zachowawczych bydła, że to są zwierzęta, które są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków środowiskowych, tam gdzie polsztynofryz na pewno nie dałby sobie rady. Ta ich budowa ciała, mocne nogi też predysponują to bydło do utrzymania właśnie w rejonach górskich, podgórskich, gdzie ono sobie świetnie daje radę. Jest to bydło odporne, bydło o bardzo dobrych cechach rozpłodowych. Świetnie przystosowane te produkty ze względu na to, że zwierzęta są wypasane, mają dostęp do linii pastwiskowej, to zarówno mleko, jak i mięso charakteryzuje się wysoką wartością prozdrowotną, wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, więc jest po prostu zdrowe. Ja tylko wspomnę w międzyczasie, że jeszcze mamy pod ochroną 3 rasy rodzime świń. To jest rasa puławska. Proszę Państwa, mamy tutaj cakla podkarańskiego. Ją zachować poprzez właśnie
właśnie do tego. I tutaj jest zwierzę, które reprezentuje właśnie dawną owcę górską. Mamy jeszcze trzecią rasę, jest to owca polska, owca górska. No nie mamy jej tutaj, natomiast na wystawie sąsiedniej, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam, tam właśnie jest likwidowane i to jest jedna z ras, która była odtwarzana. Ta owca, czyli merynos, w tym momencie w starym typie, to były te zwierzęta, które z południa. Właśnie tutaj merynosa, który odegrał dość dużą rolę, no bardzo dużą rolę w hodowli owczej w Europie, ale i w Polsce. Merynosy australijskie, nowozelandzkie. Proszę Państwa, bardzo ciekawa to jest owca, która jest hodowana na terenie zachodniej części Polski. To jest owca, która jest wynikiem krzyżowania zwierząt prymitywnych, tak zwanych pagasów, które Lajna w różnych proporcjach. No, utrzymaliśmy bardzo dobrą, wytrzymałą owcę, która na tych terenach doskonale się sprawdza. Mamy dwa typy, to jest kaszubski i kaszoliński. My mamy typ koszaliński, tutaj typ mamy, także one się troszeczkę różnią budową, szerokością głowy i kolorem nosa. Czyli kaszubska ma czarny nos, a tutaj bardzo się liczymy, ma nos biały. Proszę Państwa, w białym stadzie zawsze się znajdzie czarna owca. Oczywiście wydźwięk negatywny, natomiast Państwo naukowcy z Kołdy Wielkiej zauważyli, że rzeczywiście w dość dużym stadzie merynosa polskiego, który był utrzymywany w tamtym czasie właśnie w tym zakładzie, występują co jakiś czas zwierzęta kolorowe. Postanowiono wyodrębnić te zwierzęta i poprzez skrzyżowanie, odpowiedni dobór, wytworzono właśnie merynosa barwnego. Do końca XX wieku taka notacja była informująca, że na terenie Polski występowały rasy kóz takich a takich, ale niestety tych zwierząt już nie ma, zmarły i to są rasy już. Natomiast w 2005 roku w Instytucie Zootechniki podjęto pierwszą próbę odtworzenia takiej rasy, która była uznana za wymarłą. To jest właśnie koza karpacka. Tutaj koza biała. W tym momencie, proszę Państwa, mamy już tą kozę w hodowli w terenie, która rzeczywiście pochodzi, czyli w górach. Co prawda, jeżeli mamy już takie zastrzeżenie, że hodowla jest prowadzona w gospodarstwach ekologicznych albo agroturystycznych, to hodowla może też inne rejony kraju. Natomiast główna hodowla skoncentrowana jest w Małopolsce, Podkarpackim i troszkę w województwie śląskim. Także tym się zwierzę charakteryzuje, więc zwierzęta białe o długiej najlepiej, to jest właśnie widzimy na tym przykładzie, na tym zwierzęciu, długość idealnie, jeżeli ona jest wyrównana na trzech miejscach. Mierzymy długość włosa, tu mamy włos, proszę Państwa. Przypominam, pełna na owcach, włos na kozach. Mierzymy włos na łopatce w środkowej części zwierzęcia na grzbiecie i tutaj na zadzie, czy jak ktoś mówi, na kulce, w tych trzech miejscach jest mierzony długość włosa. I stronę, przynajmniej jeśli chodzi o barwę, mamy dwie rasy też odtwarzane, rasa kazimierzowska i rasa sandomierska. Jeżeli byśmy tak barwnie chcieli tutaj zatoczyć koło, to musimy najpierw pójść w stronę przeciwstawną, czyli zwierzę czarne. I też zwierzęta opisane były w takim postaci, to są to zwierzęta czarne o długiej sierści. No i tutaj mamy charakterystyczną cechę, czyli ta tęczówka powinna być żółto-żółto-złota. I to jest dwie cechy tej kozy, które właśnie charakteryzują te zwierzęta. To są dwie rasy, które zostały odtwarzane, rozpoczęto odtwarzanie stosunkowo późno, po 10 lat później, w 2014-2015, czyli jeszcze no, czekamy z efektami troszeczkę w stosunku do karpackich. I proszę Państwa, trzecia rasa, czyli sandomierska, też bardzo ciekawa. Jest to zwierzę kolorowe.
Natomiast cechy, które predestynują to zwierzę do rasy, no, są ściśle określone. Nie można powiedzieć, że każde zwierzę, które zobaczymy w terenie, jest to zwierzę barwne, kolorowe, od razu będzie to poza zanimec. To niestety nie. Cechy, które muszą być spełnione przez tą rasę, to po pierwsze to barwienie, przynajmniej w tym przypadku dwukolorowe, to możemy mieć tym kolorkę, natomiast rozłożenie tam musi być asymetryczne. Nie może być już takiego, że dwie nogi są idealnie, albo cztery nogi są idealnie białe, czy na przykład jest pęga, pęga też eliminuje i eliminuje tak zwany borsuk. Tutaj, jeżeli Państwo tutaj zobaczycie, albo właśnie na spokojnie się, te trawy są rozłożone asymetrycznie. I właśnie to charakteryzuje właśnie tą rasę. Możemy mieć rasę odmiany biało-czarną, czerwono-czarną, srokato-czarną i trikolorową. Patrzę tutaj na hodowcę Adama Zbigniewa, który jest prekursorem tej hodowli, jeśli chodzi o przygotowanie zwierząt. Osobą, która wie najwięcej, jeśli chodzi o te zwierzęta. Także jeżeli ja mam wątpliwości, to zawsze się wolę podpytać praktyka. Co jeszcze oczywiście uda lub uda się. Tutaj mamy. Wiecie, toczą się badania i chęć wykorzystywać. Szanowni Państwo, zakład doświadczalny w Korzelowie, 5 punktów. Różnice między tymi rasami. Żółta nóżka kropatwiana, żółte nóżki. Zielona nóżka kropatwiana, zielone nóżki. Czyli rozpoznajemy już po nazwie i po samym wyglądzie. Upierzenie charakterystyczne kuropatwiane, ale duży dynofil płciowy pomiędzy kogutem i kurą, czyli piękny kołnierz wokół szyi. I tutaj na pierwszym stanowisku żółta nóżka kuropatwiana i zielona nóżka kuropatwiana. Rasy te są znakomicie przystosowane do takiego właśnie chowu ekstensywnego na zielonych wybiegach. Średnia masa ciała około 1,50 kg, 1,60 kg, kogut cięższy około 2 kg. Rasa Sasek tak zwany gronostajowy. Białe ubierzenie wokół szyi, charakterystyczne ubierzenie takiego kołnierz gronostajowy i to właśnie na kołnierz wyróżnia tą rasę. Uraz które omawialiśmy wcześniej o większej masie ciała, czyli to było nawet 2 kg, kogut cięższy 2,5 kg. Rodajlen biały, upierzenie białe, jasno-kremowa barwa skoków. Na ostatnim stanowisku mamy karmazyna. Karmazyna, takie brązowe, mahoniowe upierzenie, żółta barwa skoków, również cięższa w stosunku do omawianych raz. W związku z tym jest tu gęś kartuska, która jest cięższa o tym charakterystycznym łaciatym upierzeniu. Masa około 4,90, dochodzi do 4,90, samic do 4,60. Jest bardziej taka właśnie w typie mięsnym, cięższa. Natomiast tu o białym upierzeniu mamy gęś pomorską, która była selekcjonowana od lat 60. w Polsce, włączona do programu w latach 80. i również bardzo dobre cechy mięsne. Mamy tu jeszcze, proszę Państwa, Polwara. Polwara, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, tworzony właśnie również na bazie zielononóżki kuropatwianej, którą przekrzyżowano również kogutem Plymouth Rockiem. W związku z tym widzimy charakterystyczne takie jarzębiate upierzenie. Lżejsza kurka znosi około 180-200 jaj, gęś satorską. Rasa została wytworzona w latach 50. Początkowo w Instytucie Zootechniki dzięki pani profesor Helenie Bączkowskiej. Później te prace były prowadzone na Akademii Rolniczej wówczas w Krakowie. Najpierw na fermie w Zatorze, obecnie ta gęś się znajduje w Rząsce. Również Uniwersytet Rolniczy. Proszę się pięknie tutaj zaprezentować i pokazać nasze ostatnie perełki, czyli jest tutaj czubatka polska, to jest ród CP11 o charakterystycznym czarnym upierzeniu. Widzą Państwo i wielobarwne upierzenie CP22.
Masa ciała kogutów około 2,20, kurek kilo 40, kilo 45, znoszą około 140-150 jaj o kremowej barwie skorupy, również bardzo dobre parametry mięsne, mięśne. No i musimy się tym pochwalić, że od lutego tego roku włączyliśmy do programu ochrony zasobów genetycznych te czubatki polskie właśnie w starym typie, który dzięki właśnie tu między innymi panu Krzysztofowi Andresowi udało się odtworzyć i mamy właśnie te dwie linie włączone do programu ochrony. Królik pokojnieński biały to jest jedyna rodzima rasa królików, która się ostała jeszcze w Polsce. Te króliki, proszę Państwa, były na wyginięciu. Rasa, która powstała stosunkowo niedawno, bo w latach 50. profesor Kamiński z ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie rozpoczął krzyżowania królika białego polskiego z królikiem olbrzymem belgijskim i w wyniku prowadzenia pracy hodowlanej na początku w Krakowie, a później w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Chorzelowie, doprowadził do ustabilizowania tych zwierząt. Przenosimy się na kolejną halę, gdzie prezentowane są rasy mleczne bydła. Jest tu bydło holsztyno-fryzyjskie odmiany czarno-białej i czerwono-białej. Bydło Jersey, Montbéliard oraz polska rasa zachowawcza bydło polskie czerwone. Zwierzęta są przygotowane do pokazu. Czesane i myte. Pierwsze sztuki są wyprowadzane w kierunku areny. Przed sceną ustawia się kolejka zwycięzców. Aby się zaprezentować przed publicznością, wychodzą zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Przed nami jałowice. Po drugiej stronie sceny ustawiają się krowy. Ocenię Was do 39 zwierząt. Sędziowie ocenili 72 krowy w 9 kategoriach oraz 67 jałówek w 7 kategoriach. Przyznano 16 czempionów, 16 wicechampionów oraz 123 złote medale.
Przenosimy się na halę ras zachowawczych, gdzie zostają rozdane wyróżnienia. I bardzo gratulujemy, proszę Państwa, bardzo prosimy o brawa dla nagradzanych Kęsi Biłkorańskie oraz Polsce Zamówiec. Gratulujemy. Po tego widzę czempiona. Zapraszam również Pani. Bardzo gratulujemy. Świetnie prezentuje, że bardzo serdecznie gratulujemy. I myślę, że za dwa lata, tak? Bo za dwa lata jest następna wystawa. To grono się powiększy, ale życzę Państwu, żebyście zostali w tym gronie, a my Was będziemy wspierać, jak tylko będziemy mogli. Proszę Państwa, po pierwsze bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Tak się składa, że miałem okazję spotkać się ze wszystkimi Państwem, jak nie w dzień, to wieczorem. Na koniec tej niesamowitej imprezy zdjęcie pamiątkowe. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, Przemek.